nie zmniejszą. Nie. No nie zmniejszą. Troszeczkę się zmniejszą, ponieważ do tej pory trzeba było zapewnić miejsce postojowe dla usług, czyli te powierzchnie użytkowe, dla pracowników, dla ewentualnie gdyby pojawiła się tam usługa hotelarska. Trzecia i część. Cztery miejsca konsumpcyjne. To jest dopiero drugie. Teraz jak powiększymy kino, a jest dziewięć. Te wszystkie no bo dwa są dodatkowe, to należy. Konsumpcyjne, jeżeli powiększamy kino, to te miejsca nie odnoszą się do miejsc postojowych przeznaczonych na konsumpcję. Skąd to wiemy? No bo wiemy, że wnioskodawca mówił o rozmowie ze względu na kino. No tak, ale będzie więcej klientów do kina, a do konsumpcji może być tyle samo, co było. Galeria mówiła, że przeprowadzili badania. Jedynie, że jest to zlikwidują. Nie, no wiecie, szczyt zakupowy to nie jest 23, to jest szczyt. 23, nie, ale 20? Nie, to 20, który jest galeria? 21. Nie, to 18 po pracy mi przychodzą. Nie, 18. Zostają jeszcze parkingi przy kościele, przykładowo w tym momencie już kościół nie funkcjonuje, bo do 18, 20. Ja tam też mi mówił, tam czegokolwiek, jeśli nie było miejsc do parkowania. 6. Nie mówi na pierwszym, nie mówi na pierwszym, no ale żeby zaparkować, to tam jest tak, że to nie można. Tak, oczywiście. Nie, bo ja nie. Na wszystkich kątach na lepiej. Znaczy się, ja tam, a powiem ci kiedy. A szczególnie wtedy, kiedy jest jakiś duży pokój. Ja musiałem przepuszczać na górniczej. Ukradłbym mi tak. Coś tam powiedz. Powiedz do góry. Nie, tam są majątki. Jakieś pytanka? Na drugim numer 56 to jest za. Jeszcze 6 osób za. To jest przeciwnik. Ja panu widzę, proszę o przedstawienie projektu na numer 57. Szanowni Państwo, druk numer 57 dotyczy również uchwalenia zmiany miejscowego planu uchwalonego w 2002 roku dla obszaru w rejonie ulicy Mińskiej. Łańska. To jest ten obszar. Bobro. Zmiana dotyczyła KIS. Wynikła też w wyniku rozpatrzenia wniosków złożonych przez inwestorów. Dotyczyła do rozszerzenia funkcji. Jest tam dopuszczona funkcja mieszkaniowa jednorodzinna. Zmiana dotyczy dopuszczenia funkcji usługowej w zakresie przedszkola, żłobki, przedszkola. Ponieważ grupa plan uchwała w 2002 roku, nie zawierał on w karcie terenu wszystkich wskaźników, które teraz ustawodawca wymaga, aby zawierać w obecnie procedowanych planach. W związku z tym, jako autorzy zmiany planu ustaliliśmy procent powierzchni zabudowy maksymalny 30. Nadto konserwator wyznaczył w zakresie strefy historyczny dziedziniec, wolny od zabudowy. Natomiast zmiany, jakie zostały wprowadzone też na podstawie wniosku, to zwiększenie wysokości z 8,5 metra do 9. Żeby tak mówić. Możliwości przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków przy zachowaniu ich obecnej lokalizacji. I zlikwidowano tą strefę 6 ZPZL. Ta strefa została włączona do strefy 5MM. Fizycznie nie zmienia to możliwości zabudowy tego terenu, ponieważ wprowadziliśmy zapis, aby pas wzdłuż Kazuckiej Strugi zagospodarować zielenią, uwzględniając zieleń wysoką. Więc faktycznie ta zieleń tam będzie musiała występować. No powoduje to tylko, że bilansowanie ewentualnie przy przyszłej inwestycji będzie mogło być ciut większe, aczkolwiek tak jak mówiłam, przy opiniowaniu konserwator wyznaczył ten dziedziniec, więc wydaje się,
obszarze żadna nowa inwestycja nie będzie miała racji być. Na wniosek właściciela. To było siedlisko, tak? Tam chyba były dwa budynki gospodarcze i najbardziej chodziło o zmianę sposobu użytkowania tych budynków. Pani Ryba? Nie. Nie, nie, nie. Ona tam dalej. Tam jest Bobrowo, nie? Nie. Już nie? Znaczy się, jeszcze mam pytanie, bo teraz tutaj nie można było nic zaczęli wnioski, to już głośno, jak ten wniosek. To oni wrzeszczą jeszcze. Z początek. Budowamy, tak? Gospodarcze czy jakikolwiek, bo tu wiem, że jest mieszkalny budynek. Tu wiem, że są dwa budynki gospodarcze. No teraz mam rozumieć, że pomimo wszystko będzie mógł po tej linii coś zbudować, jeżeli będzie miał ochotę? Nie. Od tego momentu, tak jak tutaj jest w sąsiadującym planie wyznaczona linia zabudowy, no to tutaj będzie kontynuacja tej linii. Budynku. Czyli od tego punktu dalej będziemy budować, jeszcze ma być wydzielony ten dziedziniec. Czyli tak naprawdę pozostanie mu tutaj fragment do zabudowy. Tu. Na tym kawałku. Pod warunkiem, że się zmieści w 30% powierzchni zabudowy, bo to jest parametr, który wprowadziliście. Dobrze. Dla procedury zmiany uzyskaliśmy opinię uzgodnienia. Opinia od dyrektora Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zawierała uwagi właśnie dotyczące likwidacji tej karty terenu 6ZPZZI. Natomiast jest to opinia, a zdaniem autorów zmiany planu, tak i tak jak powiedziałam, fizycznie nic się nie zmieni, bo ten teren tak i tak w zapisach pozostaje wolny od zabudowy i ma być włączony tam pas zieleni, łącznie z zielenią wysoką. Dziękuję. Taka uchwała. Jeszcze chciałam dodać, że do tego projektu uchwały będzie wprowadzona autopoprawka i wynika to z konieczności stylistycznej poprawy w paragrafie drugim. Wykreślimy słowo, wprowadza się następujące zmiany, wykreślamy słowo następujące i punktujemy, odejmę oznaczenie ustęp pierwszy, natomiast punkt siódmy dostanie oznaczenie punkt drugi. Jest to kwestia taka porządkowa. Przechodzimy do przegłosowania projektu uchwały na druku numer 54. To jest znaczenie do przegłosowania. Szanowni Państwo, uchwała dotyczy zmiany, przyjęcia zmiany miejscowego planu w rejonie ulicy Rzepki i Józefa Rzepki i Artura Dortera dla czterech stref. Wynika również z rozpatrzenia wniosków złożonych przez mieszkańców, a także zrealizowanej inwestycji na podstawie decyzji z Ridowskiej. Droga wewnętrzna, która tam dotychczas występowała, została jej kategoria zmieniona na drogę dojazdową. W związku z tym zmienił się też podział na jednostki i już dalej mówię, jakie kolejne zostały wprowadzone zmiany. Strefa B4 ma inną powierzchnię. Strefa B5, w strefie B5 na wniosek zmieniono zapis, który powierzchni zabudowy dotychczas dopuszczał łączenie zwarte zespołu zabudowy trzech budynków po 250 metrów. Ten zapis zmieniono, że dopuszcza się zabudowę jednego budynku nie większą niż 750. Jest to ta sama powierzchnia zabudowy, tylko jest kwestia tego, że czy to będzie, czy dany obiekt będzie obsługiwany przez jedną czy przez trzy klatki schodowe. Malutkie. To się sprowadzi. Kolejna zmiana to jest zmiana wskaźnika miejsc postojowych z 1,5 na 1,2. Następna zmiana w strefie D6 z
została dopuszczona funkcja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla której ustalono minimalne powierzchnie dla nowych zielonych działek. Dalej, też wprowadzono zapis dopuszczający jeden budynek, powierzchnię zabudowy jednego budynku nie większą niż 750 metrów, zamiast zespołu zwartej zabudowy trzech budynków po 250 metrów. W tej sprawie również został zmieniony wskaźnik miejsc postojowych. I tak jak powiedziałam na wstępie, droga, która dotychczas była drogą wewnętrzną, zgodnie z decyzją z RIT, została przekwalifikowana na drogę publiczną dojazdową. Dla procedury planu uzyskaliśmy wszystkie pozytywne opinie, uzgodnienia. Projekt był wyłożony dwukrotnie do publicznego oglądu. Została zorganizowana dyskusja. Nie wpłynęły żadne uwagi. Projekt został przyjęty przez To jest za kościołem, przepraszam, ta ulica? Tak. Tuż za kościołem? Nie, to jest nie. Na samym... Nie, dalej. Przy Oszą. Graniczący z ogrodzeniem Oszowym. Tak. Mogę tak korzystać z mieszania tego... Chodzi o 8 godzina. Taki był wniosek i mogę tylko powiedzieć, że on był dużo jeszcze niższy. Takie ustalenia zostały przyjęte. Kawa nic nie pomaga. Trzy kawy. Nie wiem, co ma to ile jest, ale... To nie mi się zwiększa powierzchnia zabudowy, tak? Nie. Nie, powierzchnia zabudowy się nie zwiększy. Te parametry, jeżeli chodzi o wysokość powierzchni zabudowy biologicznie czynną, te parametry zostały utrzymane. Pamiętamy, że się to jest... Nie wiem. To jest stare osiedle. Jeden budynek według tego był 250, a teraz mówią jeden budynek 750. Kościół jest tutaj na... To jest Rumia Park, tak? Kościół masz na, koło swojej ręki na drogu na Różową. O, to jest Kościół. Tak, to jest Kościół. To jest Kościół. Teraz pamiętamy, że z Rumia Park, z tego osiedla był problem z wyjazdem, tak? Pamiętamy, że z poprzedniej kadencji mieszkańcy nie mogli się włączyć do głównej ulicy. Ale... Chcieli ulicę, żebyśmy my zrobili wyjazd. Ale nie przecież była propozycja dla mieszkańców Rumia Parku przed budową tego osiedla, które jest w granicy z Rumia Parkiem i mieli się dodatek, bo była chęć, było tutaj, tak? Była chęć porozumienia przez dewelopera, tylko Rumia Park proszę puścił. Wiadomo, że to się wyrodziło z kosztami i po prostu odpuścił. Ja tylko przypominam to, co i nadal ten problem będzie następował, tak? Tam pobudowały się następne budynki. Tak? Jeszcze nie. Nie. Ale prawie są będą. Ale z Rumia Parku nie wjadą. No, z Rumia Parku jest więcej niż nie będzie mieszkać. Tam tylko tam ten wjadą, o, jest więcej. Przepraszam, tam są dwa budynki postawione. Ale oni nie wyjeżdżają z Rumia Parku. Mówimy o... Ale gdzie? Dali Michale. I ja mówię o tym, że teraz powstaną następne budynki tu wzdłuż, tak? Ale oni nie wyjeżdżają wyjazdem Rumia Parku. Nie wyjeżdżają. Mówię cały czas o tym Rumia Parku. Czy jest jakieś będzie rozwiązanie? Już nie ma, już zostało zamknięte. Michał, zgodnie z pierwotnym projektem Semeco miało wybudować, czy kto tam budował? Miało wybić ten kawałek ziemi. Miały być dwa wyjazdy. O, z różnych względów, rozumiesz? Oni od tego odstąpili. Sprzedali mieszkania i się zwinęli. A problem został dla nas. No ale teraz już było naprawdę... Deweloperzy mają zysk z każdego sprzedanego mieszkania. Pół miliona. Rumia Park, no wzięła na siebie koszt, nie wiem jaki, ale... Nie wiem jakiej wielkości jest to mieszkanie, ale pół miliona mają. I było wszystko, powiem, pogadane. Od 100 tysięcy było. Wzięła na siebie wziąć jakieś koszty i odpuścili sobie.
ale to są duże inwestycje, żeby coś takiego nie budować. Nie zagęszczamy, nie zwiększamy tam parametrów, tak? Nie. Parametrów nie, ale przyjdą nowe budynki, no, ale ludzie będą musieli wyjechać. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały na listę numer 38. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? 6, Ale czego? Nie muszę przedstawiać osoby, ale... Ale czego naczelnik? Bo ja nie wiem. Stanowisko przedstawiam, bardzo proszę. Szanowni Państwo, uchwały te, które będę przedstawiał, dotyczą nabycia i zbycia nieruchomości. Dostali Państwo materiały, natomiast czy mam podejść i też pokazać na mapie? Projekt uchwały na numer 59 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Grumi przy ulicy Nowowskiego, stanowiącej własność gminy miejskiego. Jest to jakie? Zgoda na sprzedanie małych działek przy Nowowskiego, tam w okolicach ulicy Nowowskiego Stoczniowców o wielkości 65 metrów kwadratowych i ona będzie służyła po prostu uporządkowaniu stanu oraz uzupełnieniu działki. Uzupełnienie prywatnej działki. Uzupełnienie prywatnej działki. Bardzo proszę, są pytania do tej uchwały? Nie. Ja czy możemy przejść do tego. No szybko było. Projekt uchwały na drugą numer 59. Kto jest za? 6 osób. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kolejny projekt uchwały na drugą numer 60. Bardzo proszę. Projekt uchwały na drugą numer 60 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia. Odbycia w drodze przetargu zbudowanej, położonej w Mireja. Ustawa o gospodarce nieruchomościami przewiduje bezprzetargowe zbycie, jeśli jest to na cel infrastruktury technicznej. Chodzi tutaj o działkę przeznaczoną pod trafostację. Trafostację. Jeśli są poprawy zjazdy. Myślę, że tą uchwałę możemy przegłosować. A jakby była prywatna trafostacja? Cicho! Ja cię nie słuchaj. Nabycie teraz. Gminy, nieruchomości pożądanej gruny w rejonie Gdańskiej. Rada Miejska wyraża zgodę na nabycie na rzecz gminy nieruchomości. To jest działka oznaczona jako 4/13 obiekt 14 o powierzchni 1608 metrów kwadratowych. Ładnie. Jest to działka w okolicach Błonia. Dwa domy. Tam na podstawie rozmów
wybudował plac zabaw, natomiast żebyśmy mieli tam ten placem zabaw na pełną, błonę, tak, na błoniach pełną kontrolę, tak żebyśmy mieli tą pewność, że ten plac będzie służył wszystkim mieszkańcom, nie zostanie w żaden sposób ogrodzony, ale też będziemy mogli dbać o jego prawidłowe zachowanie. Dlatego zasady. Zarządzenia też będzie. No właśnie o to chodzi. Tak, mamy tą pewność, że jeśli będzie w Rosławie gminne, to będziemy mogli prowadzić, czy kolejne... Jeszcze są zapytania i sprawy wniesione. Takie koncepcje... I oni pierw będą ze sobą dyskutować. Radny. Cztery części jak nic. Została w wywładaniu osoby trzeciej. Ósma dnia. Zawod powstał na prosie, który jest na połowę jest połowa nasza, a połowa jest chyba z niej inwestora i teraz wszystkiego tą drugą połowę, żeby w całości bardzo ma być pod naszą jurysdykcją. No to tak, bo dobrze w tym nie dyskutujecie nad tym, my ją kupujemy czy otrzymujemy? Kupujemy. Na dwa. Tak, to jest nabycie, to jest rzecz, ale względna. Cena za nabycie będzie bardzo niska. Jaka? Ile? To już jest handlowa. Jaka handlowa? Mieszkańcy za to płacą. Dobrze, bardzo proszę. Czy są jakieś pytania do uchwały? Jaka prywatna? Co on gada? Nie słucham. Za nabycie mieszkańcy płacą. Co to miałoby być? Gdzie jest pochyło? Ani, tam, no, na okrętowej, ten zaułek. Czy na sesji powie, że to dla dewelopera musi utwardzić. Deweloper musi utwardzić działkę. Niezbędne do poprowadzenia układu drogowego. My kupujemy działki drogowe, a sprzedajemy działki
Karbalska z ulicy. Tu mieszkamy w tej góry. Uchwałę na duchu naszych otwieram w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy nieruchomości położonej gruntu przy ulicy Radziewiczowej. Chodzi tutaj centrum o miasta. Nieruchomość, która sąsiaduje z naszym basenem miejskim. W tej chwili ta nieruchomość jest niezabudowana. Jest nieruchomość o działce o powierzchni 1114 m kwadratowych. Natomiast tam zmienił się w tym roku właściciel, który ma plan, no, projekt co do zabudowy tej nieruchomości. Natomiast jest tutaj myśl, aby rozbudować obecną infrastrukturę szkolną, infrastrukturę sportową. Znowu to samo. Znowu ktoś z ponad podziałami albo z platformy. Nabycie powoduje, iż po scaleniu z działkami obok gmina prawdopodobnie przystąpi, jeśli będzie ogłoszony projekt Olimpia, do budowy hali sportowej. No, tak myślałem. Po przeniesieniu słonecznej jedynki, a do trzech do większej siedziby, pozwoli nam to na budowę rozwój infrastruktury sportowej, szkolne 8 wojsk. Tam w tej chwili jest zabudowane płytami. Tak, ponieważ inwestor przystąpił do inwestycji, jest na etapie projektu. Jest trzymane, tak? Tak, tam czeka na naszą. Natomiast jeśli on rozpocznie budowę lub postawi tam budynek, no to uniemożliwi nam. Ale budynek z ponadto jedynki wtedy do ludzi, nie? To jest przecież dom. Dom. Mieszkanie też. Teraz kolejne pytanie. Za basenem jest droga pożarowa i raczej nikt nie odstąpi od tego. I czy się w ogóle na tym terenie, nawet gdybyśmy się zgodzili na jedno i na drugie, czy się hala w ogóle zmieści? Jest to kwestia miejsca. A miejsca postojowe. Na dwóch działkach. A w jedynce to się dwie hale zmieszczą. Na tych działkach, które są, zmieściły. Gdzie jest słoneczna jedynka, plus koło, które chcemy kupić, hala się zmieści. Po scaleniu się zmieści. Widzę, że pan Krzysztof chyba nie jest za. Nie bardzo. Albo tylko tak blefuje. Szczerze, nie jest zgodny. Ona jest niezbędna z tego względu, iż inwestor, który w tej chwili posiada nieruchomość, ma projekt budowany i jeśli nie przystąpimy, to po prostu zacznie realizować swoją inwestycję. Co nam tą działkę, bo już całkowicie zapisuje na cele, na które szkoła szkoła. Ale tak, jak szkoła potrzebuje, ale miejsca parkingowe dla jednostki hali sportowej, która będzie mogła być podnajmowana, ludzie będą przyjeżdżali i zaparkują. Wyparkingowe. Przecież hala musi być wynajmowana do wyjścia. Możemy tutaj też wygadnie w tej chwili ważną decyzję. Czy jest ta działka była do kupienia za pierwotnego właściciela i wtedy pan burmistrz się nie zmienił? W tej chwili zmieniły się realia. Zgoda, zmieniły się realia, ale zmieniła się również cena wartości tej działki. Ona jest jeszcze droższa. Plus koszty związane z które poniósł inwestor. Liczymy to tak, że jeżeli uda się zdobyć, a uważamy, że się uda zdobyć dofinansowania budowy hali w wysokości
10%, to nam się to tak bardzo mocno pasuje. Bo na hale te 4, które mamy, które trwa realizacja, dofinansowanie będzie w wysokości 50-70%. To jest plus kilka milionów złotych na jednej hali zysku dla miasta. Obecne warunki, które są obecne jest szkoły podstawowej nr 8, powodują to, że jeśli nie przystąpimy do nabycia tej nieruchomości, to praktycznie ta sala gimnastyczna niezbędna, nie tylko w tej szkole, w szkole, no już nie będzie w przyszłości możliwa do wybudowania, ponieważ wokół ósemki hala łukowa tak wybudowane, że takie jedyne miejsce, gdzie ta hala, to nie hala, sala dla dzieci może powstać. Miejsca parkingowe, które są trudne w tym miejscu, naprawdę. Ja znowu, jeżeli powstanie nowa hala, ona też musi być miejsca parkingowe. Jak projektujemy halę przy czwórce, przy szóstce, tam też są projektowane nowe miejsca parkingowe. Każdy budynek musi mieć swoje miejsca parkingowe, które wynikają z planu. Pan mówił, żebyśmy się przekazywali. Ja tak nie powiedziałem. Trzech przeciw. Nie. My nie mamy takiej wiedzy. Oni mają taki układ, że mają i tak 3-3. 3-3 mają. A nie, on jest od nich. 4-2 będzie. 4-2. Raz, dwa, trzy, 4-5-6. Albo 3-3, albo 4-2. O kamienną, o inne rzeczy, ale sportowo prowadzi. Do po co to dofinansowanie? Po co się w to bawić? I to nam, rozumiem, przykryje koszty inwestycji w zakup tej działki. Bo jeszcze zyskamy. Nie, jeszcze zyskamy. Mówimy, słuchajcie, o 50-70%. No tak, ale 30 to było. No tak musielibyśmy z tobą. Nie, no ale zaszczytamy. Tak rozpatrujemy. No zysk. Jak to zysk? Szkoły dofinansowania. Dużo wyższy niż wydatki. A jak nie otrzymamy do finansowania? Przykładowo, to sprzedamy. To będzie mi działki do sprzedaży. Wtedy nie sprzedamy. Postawimy sobie to, zabezpieczymy się na przyszłość, bo jedyny zapytaj już teraz. W przyszłym roku, panie słowo burmistrzowi, w przyszłym roku trzeba zmienić rejonizację szkół 1, 8 i 6. Bo jeżeli tego nie zrobi Wydział Oświaty, to jedynka, szóstka będą wydolne. A ósemka będzie pusta. Siódemka, nie, na Śmelcie też jest już chyba niewydolna. Nie, ani tam siódemka nie jest w takiej sytuacji jak ja wiem, szóstka, ale ósemka, ale jedynka. No, to jest pytanie, że to się... Jaki szkół? Temu działkę kupił w dobrym miejscu, to ma kupę pieniędzy. Na pewno kosztowała 800, a teraz 50. Ile? No, nie wiem, zajęła na płatę. Pytania? Uchwała nr 68. Burmistrz miasta przedstawia uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiące własne gminy. Chodzi tutaj o 6 działek w rejonie ulicy Rajskiej. Wszystkie działki po 600 metrów, one były wydzielone w ramach PPP. W tej uchwale, którą burmistrz przedstawia, również jest uchylenie tej uchwały dotyczącej PPP, ponieważ no, ten program nie odniósł sukcesu, a żebyśmy mogli dysponować tymi nieruchomościami, czy